Państwa, z uwagi na fakt, że nowelizacja ustawy o kodeksie wyborczym obliguje samorządy do ustalenia na nowo okręgów wyborczych, na najbliższej sesji zaproponuję Radzie Miasta uchwałę w tym zakresie. Uchwałę dość rewolucyjną, bowiem z 4 okręgów wyborczych będę proponował, żeby radni byli wybrani z 3 okręgów wyborczych na nowo. Za tym przemawia to, żeby mieszkańcy mieli równe szanse na wybranie swojej reprezentacji, nie tak jak dotychczas, gdzie połączone ze sobą osiedla mieszkaniowe, duże osiedla mieszkaniowe z małymi zasobami jednorodzinnymi powodowały, że de facto w takich miejscach jak Podłęże, centrum, mieszkańcy po prostu nie mieli szans na wybór swoich radnych. To jest duża zmiana. O tym, dlaczego tak jest, z czego to wynika, jaka była idea przeprowadzenia tej regulacji na nowo, opowie pani Barbara Proksa z Wydziału Organizacyjnego i Teatrze. Zapraszam. Proszę Państwa, tak jak wspominał Pan Prezydent, zobowiązanie do dokonania ponownie podziału na okręgi wyborcze płynie wprost z przepisów prawa. 5 stycznia ubiegłego roku weszły w życie zmiany w prawie wyborczym, mianowicie ukazał się nowy kodeks wyborczy oraz przepisy wprowadzające tą ustawę, kodeks wyborczy. W związku z tym, jakie zmiany istotne dotyczą samego miasta Jaworzna, miasta na prawach powiatu? Otóż najistotniejsza zmiana, jeżeli chodzi o ten zakres, czyli o podział na okręgi wyborcze, dotyczy zmiany liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach. Pod rządami poprzednich przepisów liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych wynosiła od 5 do 8. Natomiast jeżeli chodzi o przepisy kodeksu wyborczego obowiązującego teraz, ta liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych wynosi od 5 do 10. To najistotniejsza zmiana, a zatem ustawodawca zobowiązał rady gminy do dokonania podziału miasta na okręgi wyborcze. Jeżeli chodzi o samą kwestię techniczną, jak wygląda dokonywanie takiego podziału na okręgi wyborcze, to nadmienię tutaj, że ustalenie nowych okręgów wyborczych opiera się głównie na wyliczeniu tzw. jednolitej normy przedstawicielstwa, czyli liczby mieszkańców, która przypada na jednego radnego. Wyliczenie tej jednolitej normy przedstawicielstwa następuje poprzez podzielenie liczby mieszkańców, ogółu mieszkańców, przez liczbę radnych wybieranych w naszym mieście, a zatem przez ogół mieszkańców naszego miasta wynosi 92 405 osób, liczba radnych 23, a zatem wyliczenie tej jednolitej normy przedstawicielstwa, które nastąpiło poprzez podzielenie ogółu mieszkańców przez liczbę wybieranych radnych, dla naszego miasta wynosi 4018 mieszkańców. To, Szanowni Państwo, było jakby punktem wyjścia, te dane matematyczne przy ustalaniu nowego podziału miasta na okręgi wyborcze. Takie zobowiązanie do dokonania podziału na okręgi wyborcze ustawodawca nałożył na radę, ustalając termin do 1 listopada bieżącego roku. Przypomnę może, jak wygląda ówczesny podział miasta na okręgi wyborcze. Ten podział obowiązuje niezmiennie od 2002 roku, został ustalony przez Radę Miejską i aktualny podział na okręgi wyborcze wytycza w przestrzeni miasta 4 okręgi wyborcze, jeden 8-mandatowy i 3 okręgi 5-mandatowe. Okręg pierwszy, ten 8-mandatowy, obejmował dotychczas dzielnice Pieczyska, Dobra, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice, Osiedle Stałe, Dąbrowę Narodową, Osiedla Awaryjne. Okręg drugi, kolejny 5-mandatowy, obejmował takie dzielnice jak Niedzieliska, Podwale, Warpie, Gigant, Podłęże, Leopold, część Podłęża. Okręg trzeci obejmował takie osiedle jak Jeleń, Starą Hutę, Podłęże i Pszczelnik. Okręg czwarty, również 5-mandatowy, obejmował Śródmieście, Pańską Górę, osiedle Tadeusza Kościuszki, osiedle Górnicze, Bory, Byczyne, Podlesie, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówkę Górną i Dolną oraz Koźmin. Proszę Państwa, jakby projektując, punktem wyjścia przy projektowaniu zmiany w podziale miasta na okręgi wyborcze było po pierwsze takie wytyczenie granic nowych okręgów, aby możliwie w najmniejszy sposób ingerowały one w granice osiedli istniejących w przestrzeni miasta, które są jednolite pod względem układu osadniczego, również więzi społecznych czy kulturowych. Oczywiście, jeżeli pozwalało na to tylko zachowanie tej jednolitej normy przedstawicielstwa, o której mówiłam wcześniej.
W związku z tym, kierując się tymi zasadami, o której wspomniałam, proponowany podział na okręgi wyborcze zmniejsza liczbę okręgów z 4 do 3. Tutaj, Szanowni Państwo, jakby przypatrując się przestrzeni miasta, wytyczyliśmy po pierwsze centralną część miasta. Centralną część miasta, którą chcieliśmy, aby była, obejmowała jeden okręg wyborczy i miała właściwą reprezentację w Radzie. Jeżeli może powiem Państwu, jak ten projektowany, propozycja nowego podziału wygląda. Otóż wspomniane 3 okręgi wyborcze, które obejmują dzielnicę. Okręg pierwszy, okręg największy, 10-mandatowy, obejmujący centrum miasta, rozumiane jako Podłęże, Leopold, Gigant, Podwale, Warpie, Śródmieście, aż po osiedle Skałka. I dalsze 2 okręgi staraliśmy się, aby były jakby jednolite pod względem wielkości w stosunku do siebie i to pozwoliło nam na wytyczenie kolejnych 2 okręgów. Tu oczywiście zachowanie równej liczby mandatów nie było możliwe z uwagi na to, że mamy nieparzystą liczbę radnych wybieranych w naszym mieście, 23, a zatem drugi okręg wytyczony, okręg 7-mandatowy, obejmowałby następujące dzielnice. Osiedla Dobrą, Szczakowe, Góry Piasku, Długoszyn, Osiedle Stałe, Dąbrowę Narodową, Osiedle Awaryjne. I trzeci okręg, który w związku z tym wcześniejszym podziałem zarysował nam się na mapie, obejmuje osiedla Pszczelnik, Jeleń, Bory, Byczynę, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówkę Górną i Dolną, Koźmin, Ciężkowice i Pieczyska. Tak to się rysuje, jeżeli chodzi o zarys osiedli w obrębie poszczególnych okręgów proponowanych. Tak jak wspominał Pan Prezydent, ten układ z wyliczeń matematycznych pozwala na zachowanie właściwej reprezentacji w stosunku do liczby mieszkańców, którą zawierają poszczególne okręgi. Aby Państwu zobrazować tą kwestię, dla przykładu powiem może, że okręg ten centralny, obejmujący ścisłe centrum miasta, ten okręg liczbowo zawiera, w tym okręgu zamieszkuje największa liczba mieszkańców miasta w stosunku do ogółu mieszkańców. Jest to ponad 40 tysięcy mieszkańców. W związku z tym, aby ten okręg posiadał właściwą reprezentację w Radzie, powinien być reprezentowany przez 10 radnych. To wynika z wyliczeń matematycznych i taki układ okręgów właśnie pozwala na zachowanie reprezentacji tej części miasta i tej części mieszkańców. To samo, jeżeli chodzi o pozostałe 2 okręgi. Tutaj również wyliczenia matematyczne. Mówię o tych wyliczeniach, bo tak jak mówiłam, ustawodawca głównie tym każe nam się kierować przy ustalaniu podziału miasta na okręgi i te wyliczenia wskazują na to, że i pozostałe dzielnice, pozostali mieszkańcy również będą mogli posiadać reprezentację w Radzie.